na wszystkich w kolejnym odcinku z GTA 3. W poprzednim odcinku zaczęliśmy misję dla dwóch nowych pracodawców, czyli Kenjiego, który jest bratem Asuki, i Reya, który ukrywa się w kiblu i stamtąd daje nam misję. Więc dzisiaj kontynuujmy sobie misję dla tych panów, ale zaczynając tym razem od Kenjiego, bo w zeszłym odcinku zaczęliśmy od Reya. I zobaczmy, co nasz jegomość ma do zaproponowania. To kasyno jest trochę daleko, tak szczerze mówiąc, do domku. Wow, ale ruch. Kurde. Ale chyba już jesteśmy blisko. Już tutaj będzie. Okej. Dobra, moi drodzy, ja sobie tutaj, tak wiecie, zaparkuję. Znaczy zaparkuję. No tak, zaparkuję, ale tak, żeby móc wyjechać już. O, właśnie. Bo pewnie będziemy musieli tak wyjechać, więc. I misja jest Grand Theft Auto. No proszę. Kłaniamy się. Ten znowu nadaje jak Katarynka. And he has requested that we acquire him certain models for his collection. Spoko. To say, we must give him the card as a gift to repay the debt that I owe him. You must obtain the cars on this list and deliver them to a garage behind the car park in Newport. My honor demands. Tego zależy mój honor. To sam to zrób. Okej, moi drodzy. Tak czy siak jedziemy. Samochody muszą być w idealnym stanie. Czyli nie mogą być uszkodzone. To pojedźmy sobie najpierw po to auto tutaj. Kurde mać. Gdzie ono tu jest? Tutaj gdzieś? Tak. Tu? Tak, tu, super. Okej. Mamy pierwsze auto, to jest Stinger. Więc bardzo szybki wóz. Jeden z szybszych w grze. No i co, i musimy go zawieźć. O kurde, no i dupa. Już musimy go naprawić oczywiście. Widzicie, jedno uderzenie i już musimy naprawiać te wozy. Masakra. Lerciak, to daleko jest. Okej, to już tu. To jest przy sprayu też w ogóle. Więc to trochę ułatwienie. Z tego co widzę. Czekajcie, ja chcę tak zaparkować. Kurde, chciałem zaparkować, żeby dobrze wyjechać. Ostrożnie wjechać. Mhm. Dobra, pierwsze auto mamy. Zajęło nam to niecałe 2 minuty, więc jest spoko. Biegniemy sobie teraz tutaj. Bierzemy tą blistę. No i co, jedziemy po drugie auto, moi drodzy. Weźmy może to najpierw po prawej, tutaj. Ono jest blisko. O dziwo. Gdzieś tu już. No, co za idiota. Tutaj. O. Okej. To jest cheetah chyba. Tak. O Boże. Fuck. Jedno uderzenie, jedno! Już musimy naprawiać. No tak, ale
Co z tego, nawet jakby mi się udało uniknąć, jak ci idioci strzelają do nas. O kurde, czy ja jadę naokoło, czy mi się wydaje? Nie, dobra. Spieprzaj. Trochę pojechaliśmy naokoło. Ale nie jest źle. Dobra. Grunt, żeby to auto nie wybuchło. No. Prawiamy. O kurde, no nie wierzę. Ja pieprzę, jedno uderzenie. Okej. Mamy to, moi drodzy. Mamy jeszcze 2 minuty. Jest kolejna blista. Która się tutaj, tak powiem, zrespiła, więc ją bierzemy. Nie ma czasu na szukanie innego wozu. Mamy niecałe 2 minuty, żeby pojechać po ostatni wóz. Zapewnia też szybki. Bo to wszystko... To pewnie będzie Infernus. Bo to są te 3 szybkie auta. Stinger, Cheetah i... Ale jest bardzo blisko. Gdzieś tu. Ja pieprzę. Pieprzony ruch. On tu chyba gdzieś jest. Tak, tam. Kurde, jak stąd wjechać? Tak, to Infernus. Tutaj jest wyjazd, dobra. Moi drodzy, mamy minutę, żeby go dostarczyć. Okej, nawet go nie uszkodziliśmy. Idealnie wjechaliśmy. No co jest? Źle zaparkowałem czy co? Okej. Cholera. O! Udało się, moi drodzy. 25 sekund nam zostało. Misja zaliczona. 25 tysięcy. Kurde, ale widzieliście, jeszcze źle zaparkowaliśmy. Aż się wysłać nie mogę. Kurde, jakbyśmy mieli 5 sekund, do końca byśmy tego nie zrobili przez głupie parkowanie. Dobra, moi drodzy, ale misja się udała. No, to nie było wcale takie proste. Te 2 samochody były dosyć blisko. Ten jeden był trochę daleko, ten pierwszy. Dobrze, że po niego pojechaliśmy. No i co? Zapiszmy sobie grę i zrobimy jeszcze misję dla Areya. Tak. Kurde, ale... O, to było całkiem niezłe, muszę przyznać. Dobrze, że mieliśmy zapas. Tego czasu, bo tak jak mówię, jakbyśmy mieli 5 czy 10 sekund do końca, byśmy nie zdążyli go dobrze zaparkować. I byłaby dupa. A tak się udało. Dobra. Jedziemy do Areya. Zobaczmy, co on dla nas przygotował. Arey jest blisko stosunkowo od domku, bo on w tych kiblach się ukrywa. W parku. Więc on jest tutaj. O, właśnie. Kenji jest trochę dalej. O, właśnie tutaj jest. Dobra, zobaczmy. Towarzysze broni. Hey, Chet, over here. An old army buddy of mine runs a business in Rockford. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup, and in return, he'll give you knockdown rates on any hardware you buy. I'd
go myself, but the old sciatica's playing tak, up. Tak, tak. So, good luck. Akurat by poszedł. Jak widzicie, gadał z nami siedząc na kiblu. I co, mamy pomóc jakiemuś znajomemu, z którym walczył w Nikaragui. Tak to przynajmniej wynikało. To zobaczmy, kto to będzie. To może najpierw wyjdźmy z tego parku w ogóle. Jakiś samochód sobie weźmy. Tutaj może się uda. O, weźmiemy sobie. Co to jest, Infernus? Tak. Dobra. Towarzysze broni, moi drodzy. Taki jest... Taka jest nazwa tego zadania. Pewnie będziemy strzelać. Okej, to tu już. Aha, to tu będzie. Ja pamiętam to miejsce. Ale fajne. Tu jest czołg. Fajny wóz. Can't believe those yellow belly bastards left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Those Colombians will be here any minute. O. Okej. Co nam dał? Jakiś gruby kaliber. Weźmy go sobie. No i co? Tam jest bazuka w ogóle. Kurde, ale nie... Jak tam skoczyć? O, jadą. Słychać. On nie ma ręki, ziomuś. Patrzcie. Widzicie? Dobra. Ale to się szybko... O kurde, ale to się szybko traci. Okej, plujemy, moi drodzy. Macie granat. O kurde. Policja przyjedzie. A co, tutaj też są jakieś typy? O fuck, tutaj jest ziomuś. Ten w ogóle siedzi, nic nie robi, stoi. No i co? Okej, moi drodzy, bardzo prosta misja. Trochę obrywaliśmy, ale misja zleczona 10 tysięcy, super. O, jest czołg. Czekajcie, moi drodzy, on mówił, że można u niego kupić rzeczy. I co on tu ma? To jest obrzyn, wyrzutnia rakiet. To sobie kupimy. Wyrzutnia rakiet na razie nie musimy. Okej, okay. Czy do czołgu można wsiąść? Niestety nie. Szkoda. No nic, moi drodzy, myślę, że... A do tego? O, do tego można. To przejedźmy się nim kawałek, może do domku wrócimy. No, otwieraj się, bramo. Zobaczcie, co mamy za wóz. Kurde.
dosyć łatwa misja, chociaż musieliśmy połowę tych przeciwników sami wystrzelać, bo jak widzieliście, on stał tam w miejscu i nic nie robił, praktycznie tylko tych paru na początku nam pomógł zlikwidować, a potem sobie stał i czekał, ale nadal to nie była jakaś ciężka misja, na pewno jedna z łatwiejszych. Fajny nawet ta ciężarówka. Ok, moi drodzy, jesteśmy przy domku, przejechaliśmy się taką oto ciężarówką. Spoko. No i to wszystko w tym odcinku. Jeżeli odcinek się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, co sądzicie o tych misjach. No i jeżeli nie oglądaliście jeszcze odcinku z GTA 3, to zachęcam do nadrobienia zaległości. A za obejrzenie tego odcinka serdecznie Wam dziękuję. I do zobaczenia i cześć!